Jesteśmy w Onet Rano, wiem, Karol Stryja, podcast Zawodowcy. Dzień dobry, Karol, witam cię serdecznie. Po pierwsze, masz kostkę śliczną, to chciałem powiedzieć. W ogóle masz logo bardzo ładne tego podcastu, poza tym, że podcast jest oczywiście super. Dziękuję bardzo. Chcieliśmy się z tą spotkać dzisiaj, bo chcieliśmy porozmawiać o rewolucji podcastów, która moim zdaniem się dokonuje w tej chwili w Polsce. I chciałem zapytać, zacząć od tego, czy się zgadzasz z tym, że podcasty jakoś eksplodowały po prostu. Wiesz, ja myślę, że ta największa eksplozja jeszcze przed nami. Przede wszystkim chciałbym... Mamy mikroeksplozję na razie. Tak, natomiast wszystko wskazuje na to, że ona nadejdzie szybciej niż się spodziewamy. Ja chciałem wam pogratulować jako grupie tego, że bardzo. Tak samo jak zaczęliście eksperyment z telewizją w internecie, tak samo całkowicie na poważnie potraktowaliście podcasty, uruchamiając serię swoich autorskich audycji. No ale to dziękuję ci bardzo. Wiesz, no też nie przeczę, że zastanawiając się o tym, jak robić podcasty, kierowaliśmy się dobrymi wzorcami, między innymi twoim podcastem. Dziękuję bardzo. I wszyscy go tutaj słuchamy. Ale powiedz mi, czy co się takiego stało twoim zdaniem w ciągu ostatniego roku czy dwóch lat w Polsce, że rzeczywiście te podcasty zaczęły nabierać siły? Co jest siłą podcastu, że ludzie chcą go słuchać, mając do wyboru teksty, wideo, telewizję, internet, wszystko nas zalewa teraz z każdej strony. Dlaczego akurat te podcasty tak się wybijają? Ja myślę, że zobacz, że wszyscy w mediach walczymy trochę o czas naszego odbiorcy, użytkownika. Netflix, Onet, YouTube. Każde medium walczy o ten czas, którego mamy coraz mniej. A podcast bazuje na pojęciu tak zwanego międzyczasu. To znaczy jest medium, z którego możesz korzystać jadąc samochodem, jadąc tramwajem, opiekując się swoim domem, robiąc zakupy czy robiąc cokolwiek innego. Dlatego jest tak silną alternatywą wobec wideo również. Ja przyznam się szczerze, że słucham podcastów w aucie. To jest moje główne miejsce. Im większy korek, tym fajniej się słucha podcastu. Powiedz proszę, dla osób, które myślą o podcastach, ale boją się zaczynać. Ty masz tutaj sprzęt swój do produkcji podcastów. No my też używamy dużo tego sprzętu, mamy studio całe. To są takie czasy, kiedy niczego amatorsko się nie da robić. To wszystko musi mieć jakąś jakość i musi mieć też techniczną jakość. Czy ty uważasz, że żeby zacząć podcast robić, to muszę zainwestować właśnie najlepiej w studio sobie założyć w domu? Uważam, że najważniejsza rzecz, w jaką trzeba zainwestować, to pomysł i odrobina kreatywności. I to jest rzeczywiście najcenniejsze. Powiedziałeś, że mamy sprzęt na stole, ale tym sprzętem, oprócz tego, że jest tutaj profesjonalny mikrofon z rejestratorem, to mamy jeszcze dwa telefony. Okay. I prawda jest taka, że nie potrzebujemy nic więcej jak właśnie te dwa telefony. Tak samo, gdybym chciał zacząć kręcić kanał na YouTubie i publikować filmy na YouTubie, potrzebuję dobry telefon. Tak samo jest z podcastami. Powiedz mi, jak słuchasz nowych podcastów, to jaki uważasz, ludzie robią największy błąd, który wynika z tego, że no właśnie zaczynają, nie wiedzą jeszcze, jak podcasty robić. Może jakiś błąd, który ty robiłeś na początku, żeby uniknąć od razu z góry tego pierwszego błędu, który się robi. To co byś powiedział, co jest tym błędem? Wydaje mi się, że trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę ty chciałbyś robić jako ty. Nie szukaj kalek, nie szukaj wzorców. Oczywiście możesz się inspirować i tak dalej, ale im bardziej ten podcast będzie autentyczny i robiony po twojemu, tym większa szansa na to, że ludzie będą go słuchali. Czyli ty miałeś od początku taki pomysł na swój podcast, że chcesz spotykać się z ludźmi, którzy są dobrzy w tym, co robią? No bo to rozumiem, o to chodzi. Czy źle rozumiem? Mnie zawsze interesowało pytanie, dlaczego ludzie robią to, co robią. Ponieważ sam kiedyś miałem problem z tym, żeby określić siebie i zdecydować, czy mam być lekarzem. Skończyłem najbardziej medyczne liceum we Wrocławiu, a lekarzem nie jestem. Poszedłem po tym liceum na Akademię Ekonomiczną, po czym założyłem biuro architektoniczne. Zawsze szukałem tego swojego sweet spotu, jeżeli chodzi o moje predyspozycje zawodowe. I doszedłem do wniosku, idąc za słowami Garego Vaynerchuka, po pierwsze znajdź swoje medium. Ja zdecydowałem, że takim medium jest dla mnie podcast, bo lubię rozmawiać, a po drugie rób to, co cię interesuje, a mnie interesują ludzkie historie i ta droga, która prowadzi do tego, że jesteś fantastyczny w tym, co robisz. Dlaczego ty zostałeś reporterem? Dlaczego Mariusz Pudzianowski jest najsilniejszym człowiekiem? Czy uważasz, że ludzie, że jest szansa w Polsce na zaistnienie podcastów bardzo niszowych? Pytam się o to, bo ja zgadzam się z tym całkowicie, że najważniejsze jest, żeby w tych podcastach pokazywać swoją pasję, żeby mówić o tym, co cię naprawdę pasjonuje, a nie wymyślać sobie rzeczy, bo to zawsze słychać po tym w podcaście, że człowiek mówi o czymś, co go tak naprawdę nie interesuje. Ale zastanawiam się, jeżeli ktoś ma jakąś bardzo wąską specjalizację i pasjonuje go coś, co może nie pasjonuje wielu ludzi, czy
widzisz, tak próbuję dojść do swojego pytania. Czy da się z pasją opowiadać tak, żeby ludzie słuchali ciebie na temat, który jest bardzo niszowy? Absolutnie, Bartek. To właśnie o to chodzi. Porównajmy medium, jakim jest Onet. Jest medium horyzontalnym. A porównajmy na przykład podcast Tomka Sikory, Sikorskiego, Nie Tylko Design, który mówi tylko i wyłącznie o designie. O UX-ie, o tym, jak projektować aplikacje, strony internetowe i tak dalej. To jest idealny kanał do tego, żeby wchodzić w niszę i pozycjonować się również jako ekspert w danej dziedzinie. Ale nie tylko, bo oprócz tego, że podcast jest kapitalnym medium dla nisz i dla wąskich tematów, może dotyczyć kwestii związanych z miłością, popkulturą, życiem, filmem i tak dalej. Dopóki to traktujemy hobbystycznie, no to super, to sobie traktujemy to hobbystycznie. Ale oczywiście gdzieś tam na końcu zawsze się pojawia pytanie, czy jeśli zaangażuję się w to mocniej, jeśli poświęcę temu całkowicie czas, to czy jestem w stanie z tego wyżyć? Czy ty uważasz, że dzisiaj podcasty w Polsce to jest coś, czego da się, na czym da się zarabiać w ogóle w jakimkolwiek stopniu? Są podcasty, które już na siebie zarabiają, są podcasty, które wchodzą w współpracę z brandami, ale wydaje mi się, że jesteśmy absolutnie na początku tej drogi. Mhm. Natomiast patrząc per analogia na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, to wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. Tylko to są trochę większe rynki jednak. Potencjalnych słuchaczy jest trochę więcej. Wiesz co, i tak i nie, ale popatrz, że mamy 40 milionów słuchaczy, a rynek reklamy radiowej w Polsce to 7 miliardów złotych. Mhm. Ale dobrze, to powiedzieliśmy tak. Mam telefon. Nie potrzebuję żadnego sprzętu na początku. Mam jeden telefon. Mam pasję zegarek z kukułką i chcę o zegarkach z kukułkami robić podcast. Tych miejsc, w których są podcasty w tej chwili jest tak wiele, że ja się czasami gubię w tym. Trudno mi znaleźć. Pamiętam, że jest jakiś podcast, ale już czy on jest tu, czy tam, czy gdzieś tam jeszcze, to już nie pamiętam. Powiedz mi, gdzie jest twój podcast? Gdzie, w jakim medium ty się pokazujesz? Jak byś doradził ludziom, którzy zaczynają, dokąd pójść? Do Spotify'a, nie wiem, gdziekolwiek to zmieścić? To jest zasadnicza różnica pomiędzy podcastem a filmami na YouTubie. Filmy na YouTubie są dostępne na YouTubie. Natomiast podcast możesz publikować na Spotify, tak jak powiedziałeś. Możesz publikować je tak, jak ja to też robię i widzę po statystykach, że ludzie słuchają moich podcastów, wchodząc po prostu na moją stronę internetową, w której jest wbudowany player. Mogą ich słuchać. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że w każdym iPhone'ie jest od zawsze aplikacja, która służy do słuchania podcastów. Podobnie jak od niedawna, każdy telefon z Androidem posiada aplikację Google Podcasts. Także de facto możesz słuchać gdziekolwiek. Tylko tam wszędzie trzeba to wrzucać, to dodajmy. Tak, ale wystarczy zarejestrować twój podcast. Podcasty korzystają z czegoś takiego jak kanały RSS. To jest taki identyfikator podcastu, dzięki któremu aplikacje, które potem dystrybuują te treści, wiedzą, że opublikowałeś nowy odcinek. Stamtąd. Dokładnie. I to powiedz jeszcze proszę o edycji podcastu. Ja akurat lubię taką zasadę, że ja w ogóle lubię na żywo wszystko, nie lubię bardzo nagrywanych rzeczy. Cięcia. Więc my nasze podcasty robimy w sposób, który się w telewizji nazywa live to tape, czyli jak będzie, tak będzie, jak się pomylimy, to się pomylimy, naprawiamy, lecimy dalej. I uważam, że to jest najlepsza metoda, ale jakby ktoś chciał jednak ciąć i robi 2 godziny, z których potem wybiera godzinę, czy pół godziny, czy 15 minut. Jak trudna jest edycja podcastów? Dużo łatwiejsza niż edycja wideo. Poza tym są darmowe programy do edycji audio, z których... No, to zawsze miłe. Tak, to prawda. A dwa, że mamy YouTube'a. Na YouTubie najpopularniejszym hasłem jest hasło how to, jak coś zrobić. How to edit a podcast gwarantuje ci, że znajdziesz... Są filmy, tak? Są... Tak, oczywiście. Okay. Są oprócz tego osoby w Polsce, które na przykład Krystian Zych, który pokazuje, w jaki sposób te podcasty edytować, przygotowywać i potem publikować. A gdzie możemy je też na YouTubie go znaleźć? Tak. Polecam wam hasło, jak zrobić podcast. Jak zrobić podcast? Dobrze. Powiedz mi jeszcze, jakie to są dzisiaj liczby, bo tak jak wspomniałeś, jesteśmy na początku drogi, to oczywiście nikt nie będzie miał miliona słuchaczy po miesiącu, to wszystko wiemy, ale o jakich liczbach dzisiaj mówimy? Ilu ludzi słucha podcasty? Jakie są liczby przy najpopularniejszych podcastach? Już mówię. Warto tutaj wspomnieć chociażby o podcaście Asi Okuniewskiej, która ma 2 tytuły. Tu Okuniewska i Ja i moje przyjaciółki idiotki, które odnotowują po 20-30 tysięcy odsłuchań per odcinek.
Myślę, że warto gigantyczne. Też... To jest olbrzymia liczba. Duża liczba, jeżeli chodzi o podcast. Mhm. Póki co jeszcze mała w stosunku do, wiesz, setek tysięcy wyświetleń na YouTubie, ale Marcin Mysza, który jest autorem podcastu Kryminatorium. Bardzo znany podcast, tak. Dokładnie. Bardzo fajny. Tak. Ostatnio zanotował milionowe odsłuchanie na Spotify'u. Także to jest wszystko kwestia, Bartek, czasu i konsekwencji i budowania też świadomości. I też rozumiem, jak w każdym medium, tak naprawdę w każdym przedsięwzięciu, kto pierwszy wchodzi, ten potem najwięcej wie i najbardziej korzysta na eksplozji tego medium. W związku z tym to, że dzisiaj będziemy mieli 20 słuchaczy czy 50 słuchaczy, nie oznacza, że za 2 lata czy za rok nie będziemy mieli 100 tysięcy. To właśnie o to chodzi. My naprawdę, ja zawsze powtarzam, jak dyskutujemy między sobą, między podcasterami, że o kurczę, już zaczęła się ta moda i tak dalej, jest naprawdę świetnie, już tyle jest podcastów i tak dalej. Ja mówię, słuchajcie, hold your horses. Jesteśmy naprawdę na początku tej drogi. To zachęcamy Państwa bardzo, bo jednak ja też to medium lubię bardzo. Przyznam szczerze, że fajnie się gada. Ale wiesz co, i to słychać, bo chciałem Ci powiedzieć, pogratulować Twojej audycji. A dziękuję Ci bo, bardzo. Bo Węglaczyk o serialach jest dokładnie taką audycją, o której wspominam ludziom, którzy pytają mnie, jak nagrywać. I ja mówię, celujcie zawsze w ten sposób, żeby ta rozmowa była dokładnie taka, jaką prowadzicie ze swoimi znajomymi gdzieś przy kawie albo przy piwie. A słuchacz miałby mieć takie wrażenie, jakby siadł sobie gdzieś z boku i przysłuchiwał się rozmowie ludziom, którzy się dobrze znają. O, widzisz, prawdę powiedziawszy, to taki był pomysł na ten podcast. To tak naprawdę są rozmowy, które prowadziliśmy. Zanim zrobiliśmy podcast, to dokładnie takie rozmowy prowadziliśmy. Dokładnie, ale zobacz, tak samo zapraszacie ludzi z zewnątrz, ludzi z waszej konkurencji. Mhm. Dyskutujcie razem po prostu o tym, co was kręci i interesuje. Serdeczne gratulacje. Jak lubisz seriale, to zapraszam. Lubisz seriale? Kiedyś lubiłem, teraz mam dużo mniej czasu na seriale. Dobra, przekonamy cię. Dobrze. Bardzo ci dziękuję. Karol Stryja, polecamy podcast Zawodowcy. Jak się twoja strona nazywa? Adres? www.zawodowcy.fm. A, zawodowcy.fm, zapraszamy. Naprawdę super są te podcasty. Ja posłuchałem sobie paru wczoraj i wielkie też gratulacje. Dziękuję ci bardzo. Bartek. Ja się z Państwem żegnam. To jest koniec Onet Rano Wiem, ale widzimy się oczywiście jutro 7:55. Do zobaczenia.